nowej edycji programu Rolnik szuka żony udział wziął Maciej Kazek. Jedną z kandydatek była Monika, która teraz spodziewa się dziecka. Tak przekazała radosną nowinę uczestnicy Rolnik szuka żony. Uczestnicy programu Rolnik szuka żony cieszą się zainteresowaniem zarówno widzów, jak i mediów, jeszcze na długo po zakończeniu emisji edycji z ich udziałem. Tak jest i w przypadku bohaterki siódmej edycji, Rszasz. Monika, bo właśnie o niej mowa, była jedną z kandydatek Macieja Kaska. Kobieta otrzymała zaproszenie na gospodarstwo rolnika, z którego chętnie skorzystała. Finalnie gospodarz zdecydował się kontynuować projekt z Iloną. Czas pokazał jednak, że wspólna przyszłość nie jest im jednak pisana. Po przygodzie z programem TVP1 Monika ułożyła sobie życie z dala od telewizyjnych kamer. Dziś jest szczęśliwie zakochana i szykuje się do narodzin drugiego dziecka. Monika z Rolnik szuka żony 7 jest w ciąży. Informacją o powiększeniu rodziny Monika podzieliła się na Instagramie, gdzie prowadzi TV. Konto prywatne. Oznacza to, że dostęp do publikowanych przez nią treści mają osoby, które kliknęły przycisk obserwuj. Właśnie ich oczom ukazała się fotografia przedstawiająca Monikę w towarzystwie partnera i 2-letniej córeczki. Opis jasno wskazuje na to, że rodzina uczestniczki, rolnika, niebawem znów się powiększy.